nie ma zupełnie tutaj znaczenia. To nie jest w ogóle tak jak na przykład autyzm, tak? 4,5 do 1. Czy inne, na przykład FRAIX, który jest zdecydowanie częstszy u chłopców, czy sama niepełnosprawność intelektualna, która w ogóle jest częstsza u chłopców, to tutaj nie ma to znaczenia. To jest na chromosomie 22 i tak naprawdę jest to bardzo losowo. Czyli tak naprawdę no, my akurat, jak patrzyliśmy po naszych statystykach, to jest 51% do 49%, więc jakby tutaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jest coś takiego jak predyspozycja rodziców. Jest coś takiego, to jest rzeczywiście coś, co grupa belgijska ostatnio opublikowała. Rzeczywiście my jako osoby zdrowe, powiedzmy tak, no bo każdy coś tam ma, ale no nie mamy tego zespołu delekcji 22:11, możemy mieć pewien wariant genetyczny, który predysponuje do tego, że u dziecka dojdzie do delekcji. Tego się nie bada. To nie jest w żaden sposób, nie wiem jak to powiedzieć, monitorowane, ponieważ nie jest to zero-jedynkowe, tak? Nie jest to tak, że jeżeli rodzic ma taki wariant, to znaczy, że dziecko urodzi się z delecją, natomiast rzeczywiście predysponuje to do tego, żeby u dziecka pojawiła się delecja. Bo oczywiście my mówimy o delecji, ale jakby coś prowadzi do tej delecji, prawda? To jest pewien ukształtowanie naszych genów, naszych takich struktur genomowych, które są tworzone przez helice DNA, które prowadzą właśnie do tego, że jakby ta delecja, że ten fragment tam tak często wyskakuje. No bo dlaczego akurat ten, a nie inny, tak? Znaczy są takie miejsca, tak zwane hotspoty, gdzie właśnie te takie różne delecje zachodzą, ale ten jest wyjątkowo częsty. No i właśnie takie osoby jak ja, tak, zajmujemy się tym, dlaczego to tak jest, bo mamy oczywiście nadzieję, że to jest jakby poznanie zespołu, to jest taki no krok do tego, żebyśmy kiedyś potrafili to leczyć, no bo jeżeli my znamy mechanizm, jeżeli znamy jakby te geny, jeżeli poznamy dokładnie ich funkcję, poznamy dlaczego, jakby co odpowiada za co, za jaką cechę kliniczną u pacjenta, to w przyszłości być może będziemy potrafili temu jakoś na bardzo wczesnym etapie no, zaradzić, pomóc, tak, czy wprowadzić jakiś substytut, no. Są już jakieś terapie genetyczne, więc ponieważ jest to tak częste, no to na pewno jakby byśmy chcieli, żeby to w tym kierunku szło. W tej chwili żadnych terapii jeszcze na zespół delekcji nie ma, ale poznanie tej struktury i poznanie tego, dlaczego to się tak dzieje, jest jednym z takich pierwszych i fundamentalnych dla nas pytań. Najczęściej jest to wykrywalne przez lekarzy kardiologów, dlatego że ponad 80% dzieci ma wady serca i tak naprawdę bardzo często jest tak, że jeżeli jest to małe dziecko, trafia na oddział kardiologiczny, to jest wzywany również genetyk do tego, aby jakby ocenił ogólnie dziecko, dlatego że u nas bardzo często lekarze jakby zajmują się tylko i wyłącznie swoją specjalnością, nie patrzą na całość, prawda, na całe dziecko jako jedność. Dlatego no, lekarz, genetyk, który przychodzi, jest w stanie ocenić inne cechy kliniczne tego pacjenta. Dlatego najczęściej, jeżeli są to małe dzieci, to trafiają do nas przez kardiologów. Jeżeli są to już starsze dzieci, to tak naprawdę trafiają przez to, że mają no, opóźniony ten rozwój mowy, często opóźniony rozwój psychoruchowy, tak? I dlatego trafiają. Opóźnienie jako takie, samo, tak? Znaczy to nie jest tylko, no bo opóźnienie mowy to mogą być no, bardzo różne przyczyny oczywiście i wcale jakby to dziecko pod tym trzecim roku, jak już zacznie mówić, to już jakby nadgania i jest wszystko w porządku. Natomiast opóźnienie jako takie, czyli jakby w jakikolwiek sposób, jeżeli to dziecko odstaje od grupy, tak? Czy nawet przez te kontakty społeczne, bo dzieci z autyzmem też powinny przejść przez genetykę, prawda? To jakby wszystkie te rzeczy, które no, widać, że to nie jest tylko mowa, ale rzeczywiście to dziecko jakoś odstaje. To myślę, że jakby wizyta u genetyka nigdy nie zaszkodzi. No, to nie jest... Genetyk może powiedzieć, ok, tam do rodzica, niech państwo przyjdą za rok, zobaczymy, jak się dziecko przez ten rok będzie rozwijało, ale już jest jakaś tam, powiedzmy, kontrola nad tym.
Tego my nie wiemy, tak? Dlatego, że na naszej grupie w tej chwili jest zgłoszonych około 200, ponad 200 dzieciaków, które mają delecję. Natomiast to jest kropla w morzu tego, co tak naprawdę powinno być wykryte. Znaczy, myślę, że to jest tak, że po prostu jeżeli zakładamy nawet 1 na 2000 żywych urodzeń, tak, a w Polsce się rodzi 390 tysięcy dzieci rocznie? 388 w zeszłym roku. No. 388 tysięcy, no to łatwo sobie policzyć, ile takich dzieci powinno być. Tak jak powiedziałam, tą częstość tak naprawdę znamy z badań, które przeprowadzili Amerykanie, tylko że tutaj akurat delecja nie zależy zupełnie od populacji, tak? Znaczy w ogóle nie zależy od koloru skóry, od rasy. Wszędzie jest równie częsta, natomiast Amerykanie zrobili po prostu taki screening. Wszystkie dzieci, które się rodziły, badali na 22q11, tak? I stąd im wyszła ta delecja. Także w Polsce po prostu jest bardzo dużo dzieci niezdiagnozowanych. I dorosłych również, bo to jest, dorośli są jeszcze w tym pokoleniu, że tak naprawdę nie stosowało się tych metod takich bardzo czułych, które my w tej chwili stosujemy. Jeżeli rodzic jest nosicielem delecji, to ma 50% szans na przekazanie go swojemu dziecku. I tak jak mówiłam, to jest przeważnie tak, że w kolejnym pokoleniu ten zespół jest dużo cięższy. Objawia się cięższym fenotypem. Oczywiście no, teraz, jeżeli dorosły wie, że ma delecję, no to tak naprawdę kliniki wspomagania rozrodu in vitro. Tak naprawdę no, znamy przypadki dorosłych, którzy się zdecydowali na posiadanie potomstwa, ale nie chcieli mieć tego obciążenia, że przekażą dziecku i decydowali się na in vitro i wtedy jakby jest no, możliwość, prawda, taka, żeby urodziło się dziecko bez delecji. W Instytucie Matki i Dziecka mamy oczywiście coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą z zaburzeniem, z tym spektrum autystycznym. Tak jak powiedziałam, no ja nie przyjmuję w poradni genetycznej, ja się zajmuję od tej strony laboratoryjnej również autyzmem. Tak naprawdę wszystkie dzieci również powinny przejść przez te dokładne badania, na których wyjdzie wtedy, czy mają delecję 22q11. Oczywiście nie, jakby nie generalizowałabym, bo oczywiście jest bardzo, autyzm w tej chwili występuje u 1 na 86 dzieci w takiej populacji, prawda, normalnej w szkołach, więc jakby jest to strasznie często. Więc oczywiście to nie jest tak, że jakby każde dziecko powinniśmy tutaj jakoś obciążać, to znaczy podejrzewać jakimś dodatkowym obciążeniem, ale rzeczywiście no, niewątpliwie jakiś tam procent wśród nich być może są to dzieci po prostu niezdiagnozowane, u których głównie jakby ten akurat objaw się przejawia, a inne te kliniczne cechy mają gdzieś tam mniej wyraziste. Tak, ze względu na wady serca. Wady serca są takim no, główną przyczyną śmiertelności, dlatego też na przykład prenatalnie, tak jak powiedziałam, jeżeli robiło się screeningowo badania, to 1 na 800 nawet ciąż no, wykrywano delecję 22q11, ale przez te ciężkie wady serca, które no, bardzo często te dzieci mają po kilka operacji, ale przez to też, że mają bardzo zaburzony układ odpornościowy, to też ciężko przez to wszystko przechodzą, więc no to jest taka główna przyczyna śmiertelności. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe bez wad serca, to tak naprawdę śmiertelność jest taka jak no, ogólnej populacji. No tutaj ta choroba Parkinsona bardzo daje się we znaki u osób starszych.